Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Chiny mają najbardziej zaawansowany system rozpoznawania twarzy na świecie. Używając swoich twarzy, ludzie mogą zrobić zakupy, wypłacić gotówkę, odprawić się na lotnisku. Chiny mają ponad 200 milionów kamer rozmieszczonych po całym kraju obserwujących chińskich obywateli. W planach jest powiększenie tej liczby do 400 milionów kamer wyposażonych w superkomputery. Za pomocą technologii śledzone są operacje finansowe, a nawet emocje chińskich obywateli. Brzmi jak science fiction, ale dzieje się właśnie teraz. Dzisiaj będziemy mówić o znamieniu bestii, więc zostańcie z nami w programie Apokalipsa Teraz. Dziękuję, pastorze Ross. Pamiętajcie, że zaraz po wykładzie, razem z pastorem Rossem, będziemy odpowiadać na wasze pytania. Mam nadzieję, że będziecie mieć wiele pytań dotyczących dzisiejszego tematu, czyli znamienia bestii. Jak zwykle postanowiliśmy wyjść na ulicę i dowiedzieć się, co mają do powiedzenia amerykańscy obywatele. Wysłaliśmy naszą ekipę na ulice największych miast Ameryki Północnej i pytaliśmy przypadkowych przechodniów, co wiedzą na temat znamienia bestii. Posłuchajcie. Znamie bestii. Nigdy o tym nie słyszałam. Nigdy nie słyszałem o znaku bestii. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czym jest znamie bestii. To coś, co naznacza cię jako osobę należącą do tego świata. Bez tego nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać. W pewnym momencie posiadanie znaku bestii będzie wymagane. W przeciwnym razie nie będziesz mógł kupować. Będzie to jedna z tych futurystycznych rzeczy, takich jak chip, który zostanie nam wszczepiony. Kiedy dorastałam, uczono mnie, że tak się stanie, że to będzie znamie bestii. Jeśli to otrzymasz, na pewno pójdziesz do piekła. Słyszałem, że to tatuaż, 666 gdzieś na twoim ciele, jakaś plamka lub pieprzyk. Jednym ze znaków bestii są trzy szóstki, 666. Liczba szatana? Za każdym razem, kiedy widzę tę liczbę, staram się jej nie wypowiadać. Ta liczba kojarzy mi się z diabłem i piekłem. To łatwe. Oznacza to po prostu szatana. Zło. To liczba diabła i tego, co złe. Zazwyczaj więc w horrorach pojawia się 666, pentagram i tego typu rzeczy. Przyjaciele, mieliśmy tutaj wszystko. Od nigdy o tym nie słyszałem, do bardzo krótkich i intuicyjnych odpowiedzi. My zajrzymy do Biblii, żeby dowiedzieć się, co ona powie nam na ten temat. Na poprzednim wykładzie czytaliśmy pierwszą część 13 rozdziału Apokalipsy, do wersetu 10. Zaczniemy więc czytać od wiersza 11. Poprzednio zidentyfikowaliśmy pierwszą bestię z Apokalipsy 13, ale dalej czytamy o drugiej bestii. Są więc dwie bestie. Kiedy mówimy o znaku bestii, chodzi tak naprawdę o konfederację tych dwóch bestii działających wspólnie. Apokalipsa 13:11. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka. Baranek kojarzy się z czymś dobrym, ale mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, także przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. I sprawia, aby wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamie na prawą rękę lub na czoło i aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamie, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej 666. Mając w pamięci ten fragment, przejdźmy do naszego studium.
Jak zwykle użyjemy historii biblijnej, żeby lepiej zrozumieć nauczanie biblijne. Cofniemy się do początku. W Księdze Rodzaju czytamy, że Adam i Ewa początkowo mieli dwóch synów. Potem mieli jeszcze wiele synów i córek, czytamy o tym w rozdziale 5. Ale cała genealogia zaczyna się od dwóch pierwszych synów, Kaina i Abla, którzy całkowicie się od siebie różnili, podobnie jak Jakub i Ezaw. Kain uwielbiał pracować w ziemi, lubił ją uprawiać. Abel był pasterzem owiec. Czytamy, że był bardziej wrażliwy i współczujący niż Kain. Pewnego dnia obaj złożyli Bogu ofiarę. Bóg ustanowił system ofiarniczy. Kiedy Adam i Ewa opuszczali ogród Eden, zakryli swoją nagość liśćmi figowca. Jednak Bóg dał im ubrania ze skóry. Oczywiste jest, że jakieś zwierzę musiało umrzeć, żeby zakryć ich nagość. I właśnie w tym momencie Pan ustanowił system ofiarniczy. Apokalipsa mówi o baranku zabitym od założenia świata. Ludzie wiedzieli więc, że za każdym razem, gdy składają w ofierze baranka, symbolizuje to dzień, w którym Syn Boży, Baranek Boży, Jezus, umrze za nasze grzechy i grzechy całego świata. Chociaż było to bolesne, Abel był posłuszny. Czytamy, że przyniósł z pierworodnych swojej trzody i położył na ołtarzu. Kain pomyślał, że to zbyt brudna sprawa i stwierdził, Abel jest pasterzem, więc przyniósł owce. Ja jestem rolnikiem, więc przyniosę moje plony. Obaj zbudowali ołtarz, obaj złożyli ofiarę dla Boga. Abel powiedział do Kaina, powinieneś respektować to, co nakazał nam Bóg. Kain stwierdził jednak, że to nie ma znaczenia. Bóg spuścił ogień z nieba i zaakceptował ofiarę Abla. Ofiara z owoców i warzyw, którą złożył Kain, pozostała nietknięta. Kain rozzłościł się na brata. Biblia mówi, że prawdopodobnie odbyli poważną rozmowę. Kain czuł się urażony. Abel starał się go upomnieć. Naprawdę powinieneś posłuchać Boga. Sam Bóg powiedział do Kaina, u drzwi leży grzech. Jednak Kain zatwardził swoje serce. W Księdze Rodzaju 4:8 czytamy, że w pewnym momencie, kiedy rozmawiali na ten temat, i rozmawiał Kain z Ablem, swoim bratem, i powstał Kain na Abla, swego brata, i zabił go. Zabił swojego brata. Bóg powiedział do Kaina, głos krwi twego brata woła do mnie z ziemi. I włożył Pan na Kaina znak, aby go nie zabijał nikt, kto by go znalazł. Już na początku mamy prawdziwych i fałszywych chwalców. Boży i ludzki sposób oddawania czci. Ten, który oddaje cześć, niewłaściwie prześladuje tego, który robi to tak, jak należy i w końcu go zabija. Mamy wyrok śmierci i otrzymuje znak. Widzimy więc, że echo tych wydarzeń odzywa się w całej Księdze Apokalipsy, czyli w ostatniej Księdze Biblii. Ta historia przygotowuje nas do naszego pierwszego pytania. Mamy kilka pytań i dużo materiału. Módlcie się za mnie. Postaram się wyjaśnić wszystko jak najbardziej zrozumiale. Nie jest to trudny temat, ale jest w nim wiele do ogarnięcia. Pytanie pierwsze. Kto będzie chroniony w czasie siedmiu plag ostatecznych? Nie mamy oddzielnego studium na temat Apokalipsy 15 i 16 oraz siedmiu plag, ale Biblia mówi, że w przyszłości nadejdzie czas takiego ucisku, jakiego nigdy wcześniej nie było na świecie. Jezus mówi o tym w Mateuszu 24, Łukaszu 21, Marku 13, a także w Danielu 12. Wielki czas ucisku. Ale w czasie plag lud Boży będzie chroniony, tak samo jak Bóg chronił swój lud w czasie plag, które spadły na Egipcjan. W Apokalipsie 7 czytamy. Chciałbym otworzyć ten werset i przeczytać go z Biblii. Jeśli macie swoje Biblię, możecie się do mnie przyłączyć. Apokalipsa 7:1. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi. Nie oznacza to, że ziemia jest kwadratowa, ale chodzi tutaj o cztery kierunki. Północ, południe, wschód, zachód. Trzymających cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr. Chodzi o wiatr ucisku i próby. Aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał donośnym głosem na owych czterech aniołów, którym dano wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Oni powstrzymują ucisk, szkodę dla ziemi.
mówiąc, nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiąca opieczętowanych. Trochę później powiemy, kim oni są. Ta grupa jest chroniona. Mają być zapieczętowani, a pieczęć zostanie umieszczona na ich czołach. Słysząc to, ludzie myślą, o, pieczęć na czole, to muszą być źli ludzie. Nie. Biblia mówi, że pieczęć na czole będzie oznaczać tych, którzy są zbawieni. W Apokalipsie 7:3 czytamy, aż opieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. Jest więc grupa, która otrzyma na swoje czoła Bożą pieczęć i to są zbawieni. Pozwólcie, że przeczytam wam coś z 9 rozdziału Księgi Ezechiela. Wszyscy automatycznie myślą, że ci, którzy są zapieczętowani, to ci, którzy będą cierpieć. Posłuchajcie tego. Rozdział 9 opisuje 6 niszczących aniołów, którzy przemierzają ziemię Izraela. W Ezechielu 9:3 czytamy, a chwała Boga Izraela uniosła się znad cherubina, na którym spoczywała i sięgnęła do progu świątyni. Potem zawołał na tego męża ubranego w lnianą szatę, który miał kałamarz pisarski u boku. Pan powiedział do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i uczyń znak na czołach mężczyzn, którzy wzdychają i lamentują nad wszystkimi obrzydliwościami, jakie popełnia się pośród niej. A słyszałem, że tamtym powiedział tak, idźcie za nim przez miasto i zabijajcie. Niech wasze oko nie oszczędzi nikogo i nie zlituje się nad nikim. Wybijcie do szczętu starców i młodzieńców, panny, dzieci i kobiety, ale nie przystępujcie do nikogo, na którym będzie ten znak. Mamy więc w Ezechiela grupę ludzi, którzy otrzymali znak. A ci, którzy go otrzymali, to ci, którzy zostali zbawieni. Próbują dawać mi sygnały. Nie mogę się skoncentrować, kiedy reżyser podpowiada mi, że mój mikrofon jest za blisko. Odsuwam go lekko od policzka. Ale dobrze, że mi to mówi. To lepsze niż kiedy używają pantomimy. Ale ja nie wiem, co to znaczy. Wróćmy do naszego studium. Teraz przynajmniej wiem, o co im chodzi. Właśnie przeczytaliśmy w Ezechielu, że jest grupa ludzi zapieczętowanych i są to dobre charaktery. Są zbawieni. Wszyscy automatycznie myślą, że ten znak to coś złego i nie chcą go mieć. Ale w Apokalipsie wszyscy otrzymają znak. Będzie to albo pieczęć Boża, albo znamie bestii. Wracamy do naszego studium. Chcemy otrzymać dobrą pieczęć. Czym jest pieczęć, którą sprawiedliwi mają na swoich czołach? Odpowiedź znajdujemy w Izajaszu 8:16. Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów. Chodzi tutaj o to, że uczniowie Pana mają pieczęć. Zapieczętuj prawo. Jest więc w prawie coś, co zawiera pieczęć. Dowiedzmy się więc, czym jest pieczęć. Boża pieczęć zawiera 3 elementy. Umieściłem na ekranie zdjęcie pieczęci, które znalazłem w internecie. Jest to pieczęć Kolumbii Brytyjskiej, która pozostaje pod panowaniem Wielkiej Brytanii. Napisane jest na niej Elżbieta II, nawiasem mówiąc, najdłużej panująca królowa w historii Anglii. Elżbieta II, królowa Kanada. Wszystkie pieczęcie zawierają 3 elementy. Terytorium, imię i tytuł. W Biblii występuje kilka pieczęci, na przykład pieczęć umieszczona na grobie Jezusa przez Poncjusza Piłata, która mówiła, Poncjusz Piłat, gubernator Judea. Była także pieczęć umieszczona na jaskini Lwów, do której wrzucono Daniela. Dariusz, król Medopersja. Wszystkie pieczęcie zawierają te 3 elementy. Tutaj czytamy, zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów. W którym miejscu prawa Bożego znajdujemy Bożą pieczęć? Spójrzcie tutaj, mamy to na ekranie. Które z 10 przykazań zawiera wszystkie elementy, jakie powinna mieć pieczęć? Bo w ciągu 6 dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze i cokolwiek w nich jest. Tutaj mamy wszystko. Pan, to jest Jego imię, Jahwe. Stworzył, On jest Stworzycielem. Niebo i ziemię, cały kosmos i wszechświat. Jego imię, tytuł i terytorium znajdują się w środku Bożego prawa.
Zanim przejdziemy dalej, postaram się wyprzedzić to, co niektórzy z was mogliby sobie pomyśleć. Czy pieczęcią Bożą nie jest Duch Święty? Tak, w liście do Efezjan czytamy. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Myślę, że każdy z nas wie, czyjego ducha mają ci, którzy otrzymają znamię bestii. Ducha diabła. Jakiego ducha mają ci, którzy mają Bożą pieczęć? Ducha Bożego. To oczywiste. My szukamy czegoś, co jest o wiele głębsze, co będzie widoczne w życiu. Ma to być wyraźna różnica. Przykazanie o szabacie, najdłuższe z dziesięciorga przykazań, jest w środku Bożego prawa. Jest to jedyne przykazanie zaczynające się od słowa pamiętaj. I jest to jedyne przykazanie, które... Zaraz, muszę zbudować napięcie. Jakiś czas temu wspominałem, że na naszej planecie mamy Ziemię Świętą, a w Ziemi Świętej mamy święte miasto, Jerozolimę. W świętym mieście mamy świętą górę, Syjon, na której znajduje się święta świątynia. W świątyni mamy miejsce święte, a w nim znajduje się wewnętrzne sanktuarium, najświętsze ze świętych. W miejscu najświętszym mamy świętą arkę, w której znajduje się święte prawo. Zaczynacie widzieć ten obraz? W prawie słowo święty występuje tylko raz, w środku prawa o przekazaniu o szabacie. Czytamy, aby go święcić. Dlaczego robimy z tego tak wielką sprawę? W tym momencie żyjecie i jeszcze macie czas. Jeśli nie macie czasu, nie żyjecie. Istniejemy w czasie. Bóg stworzył szczególny czas, aby oddawać Mu cześć i aby Mu się poświęcić. Niektórym ludziom łatwiej jest przekazać dar na Kościół, niż ofiarować Bogu swój czas. Bóg mówi, jeśli mnie kochasz, pokaż mi to. Poświęć mi swój czas. Jeśli ktoś przez cały czas powtarza, kocham Cię i nie spędza czasu z tą osobą, zaczynamy się zastanawiać, czy naprawdę ją kocha. Jeśli kogoś kochasz, chcesz spędzać z nim czas. Bóg mówi, to jest znak tej miłości. To jest pieczęć Boża w prawie Bożym. Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów. Mamy to w przykazaniu o szabacie. Bóg mówi o tym wiele razy w Piśmie. Zajrzyjmy do tych wersetów. Pytanie czwarte. Zidentyfikowaliśmy bestię z Apokalipsy 13. Jaki jest znak jej władzy? Wyjaśniliśmy, czym jest pieczęć Boża. Pamiętacie, co mówiliśmy na temat bestii? Mam nadzieję, że zapięliście pasy, przyjaciele, bo przeczytam teraz kilka wypowiedzi, które identyfikują te bestie. W Kościele pojawiło się wielkie odstępstwo. Paweł zapowiedział, że tak się stanie, że chrześcijanie odejdą od Pisma Świętego. Protestanccy reformatorzy wierzyli, że pierwsza bestia z Apokalipsy 13 to Kościół rzymskokatolicki, włączając w to Kościół prawosławny we wschodniej Europie. Pozwólcie, że podam wam przykłady kwestii, w których kościoły te odeszły od Biblii. Nie wymyśliłem tego. Na takim stanowisku stali protestanci. Czy postępujemy zgodnie z Biblią, sola scriptura, czy zgodnie z tradycją? Biblia zabrania kłaniania się posągom. To jedno z dziesięciorga przykazań. Kościół rzymskokatolicki uczy, że możesz i powinieneś to czynić. Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli oprócz Jezusa. Kościół katolicki naucza, że Maria była bezgrzeszna. Biblia uczy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że Maria jest pośredniczką na równi z Chrystusem. No i oczywiście święci, do których również się modlą. W Biblii czytamy, że ofiara Chrystusa na krzyżu miała miejsce raz za wszystkich. Kościół katolicki uczy, że kapłan ofiarowuje Jezusa na ołtarzu w czasie mszy. Wśród reformatorów prowadzono dyskusję na temat transubstancjacji. Biblia mówi, że wszyscy chrześcijanie są świętymi kapłanami. Kościół rzymskokatolicki naucza, że święci i kapłani to szczególna grupa wśród społeczności chrześcijańskiej. Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie powinni wiedzieć, że mają życie wieczne. Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że chrześcijanie nie mogą i nie powinni tego wiedzieć. Biblia zabrania nazywania jakiegokolwiek przywódcy religijnego ojcem. Kościół rzymskokatolicki naucza, że możemy nazywać księży lub papieży ojcem.
Biblia podaje, że nie powinniśmy modlić się za pomocą bezmyślnie powtarzanych słów. Kościół katolicki uczy wypowiadania Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, w powtarzających się cyklach. Biblia nakazuje wyznawanie grzechów Bogu, ponieważ tylko On może je przebaczyć. Kościół katolicki mówi, że aby otrzymać przebaczenie, musisz wyznać swoje grzechy księdzu. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy też nauki o czyśćcu, piekle czy modlitwie za zmarłych. Są to elementy pogańskie. To tylko najważniejsze kwestie. Powtórzę to, co powiedziałem w czasie poprzedniego wykładu. W niebie będzie wielu wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego. Członkostwo w Kościele samo w sobie nie zbawia. W różnych kościołach jest wielu bogobojnych i poświęconych chrześcijan. Chcę, żeby to było jasne. Ale jest tylko jedna Biblia i tylko jedna prawda. Biblia mówi, prawda was wyswobodzi. Każde odejście od prawdy sprawia, że dostajemy się w niewolę. Musimy więc wiedzieć, czego naucza Biblia. W czasie poprzedniego wykładu zidentyfikowaliśmy pierwszą bestię. Zobaczymy więc, czym jest znak jej władzy. Te wypowiedzi pochodzą z ich pism. Chodziłem do katolickiej szkoły, ale nigdy nie byłem katolikiem. Chodziłem tam, bo mieli dobrą edukację. Jeśli uczęszczasz do kościoła katolickiego i chcesz poznać jego nauki, odsyłają cię do katechizmu. Jest on skonstruowany na zasadzie pytań i odpowiedzi. Używamy jej także tutaj. Jezus też jej używał. Te cytaty pochodzą z katechizmu, w którym odpowiadają na pytania dotyczące ich wiary. Pierwsze z pytań. Który dzień to szabat? Odpowiedź. Szabat to sobota. Dlaczego więc zachowują niedzielę? Dlaczego zachowujemy niedzielę zamiast soboty? Odpowiedź. Zachowujemy niedzielę zamiast soboty, ponieważ Kościół katolicki przeniósł świętość soboty na niedzielę. Czy można w jakiś sposób udowodnić, że Kościół ma moc ustanawiania przykazań dotyczących świąt? Odpowiedź. Gdyby Kościół nie miał takiej władzy, nie mógłby tego zrobić, z czym zgadzają się wszyscy współcześni religioznawcy, bo my się nie zgadzamy. Nie mogłaby zastąpić święcenia soboty siódmego dnia tygodnia święceniem niedzieli, czyli pierwszego dnia tygodnia. Jest to zmiana, dla której nie ma uzasadnienia w Biblii. Otwarcie to przyznają. Mówią w ten sposób. To jest znak naszej władzy kościelnej. Do przyjęcia czego zmusza wszystkich druga bestia z Apokalipsy 13? Powiedzieliśmy już, że pierwsza bestia z Apokalipsy 13 to Kościół rzymskokatolicki. Widzieliśmy, że spełnia wszystkie kryteria. Poprzednio przeszliśmy przez 11 albo 12 punktów. Wierzymy natomiast, że druga bestia to Stany Zjednoczone, które stanowiły przyczółek dla protestantów z całego świata. Jednak wszystko się zmieniło. Ameryka finansowała i wysyłała misjonarzy na całą planetę, ale stopniowo zaczęła coraz bardziej zatracać swój chrześcijański charakter. I czytamy, że coś ma się wydarzyć. Zaczęła jako baranek, a skończy, mówiąc, jako smok. I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamie na prawą rękę lub czoło. Czy już teraz ktokolwiek nosi znak bestii? Nie. Wiem, że będą na ten temat pytania. Co stanowi punkt zwrotny? Kiedy ludzie otrzymają znamie bestii? Kiedy pojawi się prawo zmuszające pod groźbą kary do oddawania czci w określony sposób. Jeśli wybierzemy posłuszeństwo prawu ustanowionemu przez moc religijną zamiast posłuszeństwa prawu Bożemu, Piotr powiedział, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Przyjaciele, dla mnie jest to jasne i mam nadzieję, że przedstawię to tak, żebyście wy też to zrozumieli. W trzecim rozdziale Księgi Daniela czytamy, że rząd wprowadził prawo religijne nakazujące złamanie drugiego przykazania dotyczącego bałwochwalstwa. Każdy, kto nie upadnie i nie pokłoni się złotemu posągowi, umrze. Ale Boży ludzie, Szadrach, Meszach i Abednego, powiedzieli, nie możemy tego zrobić, bo wybieramy posłuszeństwo Bogu. Zostali więc ukarani. Kara śmierci. Zostali wrzuceni do rozpalonego pieca, ale Jezus ich ocalił. W szóstym rozdziale Księgi Daniela król Perski wydał prawo nakazujące złamanie pierwszego przykazania. Przez 30 dni wszyscy mieli czcić jako Boga jedynie króla. Diabeł jest sprytny. Złam Boże przykazanie tylko na chwilę, żeby ze wszystkimi żyć w zgodzie. Daniel tego nie zrobił i trafił do jaskini lwów. Bóg go ocalił. W księdze Estery Mordochaj nie pokłonił się przed Hamanem. Haman namówił więc perskiego króla do wydania prawa o całkowitym unicestwieniu narodu żydowskiego. Dekret śmierci na konkretny dzień.
Ale Bóg stanął za swoim ludem i Izraelici ocaleli. Biblia mówi, że w ostatnich dniach powstanie siła polityczno-religijna. Dwie siły zjednoczone razem. Religia Wschodu i Zachodu wraz z polityką Wschodu i Zachodu zjednoczą się i będą zmuszać ludzi do oddawania czci w określony sposób. I tym razem nie będzie to dotyczyło pierwszego czy drugiego przykazania, ale czwartego. Obecnie nikt jeszcze nie ma znaku bestii, bo na razie nie ma przymusu. Apokalipsa 13:12. I sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. Wiemy już, że w 1798 roku Kościół katolicki otrzymał śmiertelną ranę, ale odrodził się i stał się ogólnoświatową siłą. Czy wiecie, czym jest wizerunek bestii? To podobizna, podobieństwo. To interesujące, że porównując główną siedzibę Watykanu z Kapitolem, widać, że obydwa budynki mają podobny styl romański. Naprzeciwko Watykanu stoi duży zegar słoneczny, a naprzeciwko Kapitolu stoi największy zegar słoneczny na świecie, pomnik Waszyngtona. Mamy też kilka innych ciekawych rzeczy. Później powiem więcej na ten temat. Czy znamie bestii lub Boża pieczęć to widoczne znaki? Spokojnie, nie dam sobie zrobić znamienia bestii. Jeśli tylko spróbują zrobić mi tatuaż z liczbą 666 na moim czole, ucieknę. Dopóki nie pozwolę nikomu wytatuować sobie 666 na ręce lub na czole, wszystko będzie w porządku. Jednak w miarę upływu czasu zdają sobie sprawę z tego, że to nieprawdopodobne. Kto stanąłby w kolejce, gdyby rząd ogłosił, wszyscy mają ustawić się w kolejce, żebyśmy mogli wytatuować na waszych czołach 666. Nie o to tutaj chodzi. Niektórzy tworzą nawet swoje własne parafrazy biblijne, w których zamiast znamie bestii wstawione jest słowo tatuaż na prawej ręce albo na czole. Nie o to tutaj chodzi. Znak Kaina nie oznaczał zrobionego przez Boga tatuażu. Jeśli pozwolimy Biblii wyjaśnić samą siebie, stanie się to bardzo jasne. Jeszcze jedno. Słyszałem ostatnio, że zaczęto ulepszać technologię radiowych identyfikatorów. Rośnie także liczba wykorzystujących ją firm technologicznych w Europie i Skandynawii. Pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym umieszczają mały element wielkości ziarenka ryżu, prawie niewyczuwalny. I nie muszą już nosić ze sobą karty płatniczej. Nikt im jej nie ukradnie. Idą do pracy, przesuwają rękę i otwierają się drzwi. My mamy karty tutaj, żeby otwierać drzwi do biura. Przesuwają rękę, rejestrują się, a po pracy opuszczają budynek w ten sam sposób. To bardzo wygodne. Robi się to przecież w przypadku urządzeń medycznych, a także psów, przynajmniej w Północnej Ameryce. Pies jest zarejestrowany i ma wszczepiony chip. Jeśli się zgubi, można go prześwietlić i znaleźć właściciela. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Chociaż jest to trochę przerażające, nie jest to znamie bestii. Czym więc ono jest? Hebrajczyków 10:16. Bóg mówi tutaj o nowym przymierzu. Dam moje prawa do ich serc i w ich umysłach napiszę je. Czy Bóg dosłownie otworzy nasze klatki piersiowe i włoży tam prawo? A może są to symbole? Czytamy o włożeniu prawa Bożego do naszych serc, umysłów i dłoni. Wszystko, co będzie chciało uczynić twoja ręka, czyń. To figura retoryczna. Jeśli mówisz do kogoś, podaj mi pomocną dłoń, ta osoba nie daje ci samej swojej ręki. Chodzi o podjęcie działania. Izajasz 59:6. Ich uczynki są uczynkami nieprawości, a dzieło grabieży jest w ich rękach. Znowu, ręce oznaczają działanie. Księga Wyjścia 13:9. Będziesz to miał jako znak na twojej ręce i jako pamiątkę między twoimi oczami. Boża pieczęć, Boże prawo na czole. Moje prawa dam do ich myśli i na ich sercach napiszę je. Pozwólcie, że zacytuję werset z Księgi Powtórzonego Prawa 6. Czytamy tam. A będą te słowa, które ja ci dziś nakazuję, w twoim sercu. I będziesz często przypominał je twoim synom i rozmawiał o nich, siedząc w twoim domu i będąc w drodze i kładąc się i wstając. I przywiążesz je jako znak na twoich rękach i będą jak przepaska między twoimi oczami. To bardzo proste, przyjaciele. Jeśli nie masz prawa Bożego wypisanego na swoim czole albo na swojej ręce, spójrzmy jeszcze na inne wersety. Księga Wyjścia 13:9.
I będziesz to miał jako znak na twojej ręce i jako pamiątkę między twoimi oczami. Po hebrajsku wyrażenie pomiędzy oczami oznacza czoło. W nowotestamentowej Grece mamy słowo czoło, to ten sam język, na ręce i na czole. Prawo Boże powinno być w naszych działaniach i w oddawaniu czci. Księga Wyjścia 13:16. I będzie to jako znak na twojej ręce i jako znamie między twoimi oczami, że silną ręką wyprowadził nas Pan z Egiptu. Wydaje mi się, że 4 razy w Pismach Mojżesza czytamy na ręce i na czole. W żadnym z tych przypadków nie chodzi o znaczenie dosłowne. Niektórzy ludzie traktują to w ten sposób. Dlatego niektórzy z moich ortodoksyjnych żydowskich przyjaciół przywiązują sobie mały kawałek prawa na ręce albo umieszczają na czole. Przyczepiają także kawałki prawa na drzwiach. To piękna ceremonia, ale czego pragnie Bóg? Czy On chce tego na twoim czole, czy pod twoim czołem? Czy chce, żeby Jego prawo było na twojej ręce, czy w twoich czynach? I właśnie o to tutaj chodzi. Będzie więc miała miejsce bitwa o to, komu okażemy posłuszeństwo. Prawo bestii czy prawo Bożemu? To decyduje o wszystkim. Żeby przestrzegać prawa Bożego, musimy mieć Ducha Bożego. To pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy znamieniem bestii i pieczęcią Bożą. Bóg mówi, ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Pytanie 8. Bestia posiada znak, który reprezentuje jej moc i władzę. Czy Bóg również posiada znak swojej mocy? W Ezechielu 20:12 czytamy, nadto dałem im moje szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Panem, który ich uświęca. Jest to znak, że Bóg nas uświęca. Czy wciąż potrzebujemy uświęcenia? Ten znak cały czas istnieje. Święćcie też moje szabaty i niech będą znakiem między mną a wami, abyście wiedzieli, że ja jestem Panem, waszym Bogiem. Wielu chrześcijan, szczególnie Amerykanów, nie zachowuje nawet niedzieli jako szabatu. Pamiętam, jak ludzie witali się ze mną przed nabożeństwem i mówili, pastorze, lepiej, żebyś skończył przed południem, bo zaczyna się mecz futbolowy. Idea, że ma to być dzień święty, zupełnie się zatraciła. Pamiętam, jak lata temu jeden z moich chrześcijańskich przyjaciół powiedział, wyrastaliśmy wśród baptystów i metodystów i w ten dzień nie oglądaliśmy telewizji. Ubieraliśmy się w szczególne ubrania. Niedziela była szczególnym dniem. Tak naprawdę Amerykanie nie święcą żadnego dnia. Tak bardzo odeszliśmy od oryginalnego Bożego planu. Doprawdy, będziecie przestrzegać moich szabatów, bo to jest znakiem, znów się powtarza znak, symbol, między mną a wami po wszystkie wasze pokolenia, abyście wiedzieli, że ja jestem Pan, który was poświęcam. On poświęcił ten dzień i to samo czyni z nami. Jest to znak, że On stworzył świat. W ciągu 6 dni Pan stworzył świat. Czy my nadal potrzebujemy, żeby On stworzył nas? Tak, cały czas potrzebujemy szabatu. Co moc Antychrysta usiłowała zmienić? W Danielu 7:25 czytamy, będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. Zapytam naszą publiczność w studiu. Kiedy patrzycie na 10 przykazań, które z nich jest zarówno czasem, jak i prawem? Właśnie szabat. Jest tylko jedno. To zawęża nam zakres poszukiwań. Czytamy, że bestia będzie postępować tak, jakby miała taką władzę. Ta wypowiedź pochodzi z pism samego Kościoła katolickiego. Nie jestem dobry z łaciny. Papież ma władzę, żeby zmieniać czasy, unieważniać prawa i zwalniać ze wszystkiego, nawet z nakazów Chrystusa. Zastanówcie się nad tym. Czytamy, że papież ma władzę, żeby uchylać nawet nauki Chrystusa. Oczywiście każdy może wierzyć w co chce. Jezus respektował ludzką wolność. Kiedy zapraszał ludzi, aby za Nim podążali, nie siłował się z nimi i nie zmuszał ich do tego. Kiedy uczniowie byli źli, ponieważ pewne miasto nie chciało przyjąć Jezusa, chcieli spuścić na nie ogień z nieba. Jezus powiedział wtedy, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Dajcie ludziom wolność. Szanuję wolność ludzi do wierzenia w co tylko chcą, ale z całym szacunkiem nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że papież ma władzę do tego, żeby zmieniać nauczanie Chrystusa. Nie wiem, czy ludzie są świadomi, jakie jest oficjalne nauczanie Kościoła. W liście C.F. Thomasa czytamy, Kościół katolicki przyznaje, że zmiana była jego działaniem. A to działanie, zmiana szabatu, jest znakiem, ciekawe, że pojawia się to słowo, jest znakiem jego kościelnej mocy i władzy w kwestiach religijnych.
znalazłem wiele stwierdzeń, które mówią właściwie to samo. Tutaj mamy bardziej współczesny cytat ze świętej Katarzyny. Catholic Church Sentinel. Prawdopodobnie najodważniejszą rzeczą i najbardziej rewolucyjną zmianą, jakiej dokonał Kościół w pierwszym wieku, tak naprawdę było to o wiele później, jest zmiana świętego dnia szabatu z soboty na niedzielę. Nie na podstawie jakichkolwiek wskazówek z Pisma Świętego, ale na podstawie przekonania o tym, że Kościół ma do tego prawo. Ludzie, którzy uważają, że Biblia powinna być jedynym autorytetem, powinni zostać adwentystami dnia siódmego i święcić sobotę. Chciałbym podziękować im za ten dopisek, ale to prawda. Jeśli opierasz się na Biblii, to znacznie zawęża zakres poszukiwań. Możecie poszukać tego online i poczytać wypowiedzi różnych przywódców religijnych. Ja nie dam rady przeczytać wszystkiego, bo mam setki stron cytatów pochodzących od szczerych teologów, którzy to przyznają. Baptyści, metodyści, katolicy, Kościół Chrystusa, prezbiterianie. Tutaj mamy cytat anglikanina Isaaca Williamsa z kazania na temat katechizmu. Powiedziano nam, że Pismo nakazuje zachowywać pierwszy dzień. Czy naprawdę tak jest? Nie. Nakazano nam święcić siódmy dzień. Nigdzie nie czytamy o pierwszym dniu. Powód tego, że zamiast siódmego święcimy pierwszy dzień, jest taki sam jak w przypadku innych rzeczy. Robimy to nie dlatego, że tak mówi Biblia, ale dlatego, że wymaga tego Kościół. W baptystycznym podręczniku napisanym przez doktora Edwarda T. Hiscoxa czytamy: wierzymy, że prawo Boże stanowi wieczną, nieprzemijającą zasadę Jego moralnego prawa. Mamy przykazanie nakazujące zachowywanie szabatu, ale szabatem nie jest niedziela. Mówi się, że szabat został przeniesiony z siódmego na pierwszy dzień tygodnia. Gdzie możemy znaleźć potwierdzenie takiego przeniesienia? Na pewno nie w Nowym Testamencie. Nie ma biblijnego dowodu na dokonanie zmiany szabatu z siódmego na pierwszy dzień tygodnia. Pomijam część jego wypowiedzi, żeby zaoszczędzić czas. Oczywiście z wypowiedzi ojców Kościoła i innych źródeł dobrze wiem, że niedziela jako święto religijne pojawiła się we wczesnej historii chrześcijaństwa. Jest jednak naznaczona piętnem pogaństwa, ponieważ ochrzczono ją dniem Boga Słońca. Została przyjęta i w ten sposób usankcjonowano apostazję, nadając jej znaczenie świętego dziedzictwa, które przekazano protestantyzmowi. Przyznają się do tego. Kościół Chrystusa. Wypowiedź Aleksandra Campbella: nie wierzę, że Dzień Pański wszedł na miejsce, czy zastąpił żydowski szabat, albo że szabat został zmieniony z siódmego na pierwszy dzień. Z prostego powodu. Gdzie nie ma świadectwa, nie ma też wiary. Nigdzie w Biblii nie ma potwierdzenia tego, że szabat został zmieniony, albo że Dzień Pański wszedł na jego miejsce. Wybiorę jeszcze kilka wypowiedzi. Tutaj mamy kazanie Jana Wesleya, założyciela kościoła metodystycznego. Nasz Pan wymazał i przybił do krzyża te wszystkie rozporządzenia. Mówi tutaj o prawie ceremonialnym, ale prawo moralne zawarte w dziesięciorgu przykazaniach i potwierdzone przez proroków nie zostało zniesione. Prawo moralne opiera się na zupełnie innym fundamencie niż prawo ceremonialne. Każda jego część musi być zachowywana przez całą ludzkość we wszystkich wiekach. Dwight Moody napisał w jednej ze swoich książek: szabat został ustanowiony w Edenie i od tamtej pory jest egzekwowany. Czwarte przykazanie zaczyna się słowem pamiętaj, co pokazuje, że istniał już wtedy, gdy Bóg napisał dziesięcioro przykazań na kamiennych tablicach na Synaju. Jak zwyczajny człowiek może utrzymywać, że to jedno przykazanie zostało zniesione, jednocześnie twierdząc, że pozostałe dziewięć nadal obowiązuje? Jeszcze raz chcę podkreślić, że w wielu różnych kościołach jest wielu prawdziwych chrześcijan. Miałem przywilej wygłaszać kazania w Kościele Baptystycznym, Metodystycznym, Kościele Chrystusa, Kościele Zielonoświątkowym, Kościele Poczwórnej Ewangelii, Kościele Nazarejczyka. Spotkałem tam wspaniałych ludzi i wiem, że mogę pójść do wszystkich tych kościołów i nauczać na temat każdego z przykazań. Czci ojca twego i matkę, powiedzą amen. Nie kradnij, amen. Powinniście służyć tylko Bogu, amen. Nie cudzołóż, zrobi się trochę nerwowo, ale powiedzą amen. Mogę przejść przez wszystkie przykazania, a oni się z nimi zgodzą. Kiedy jednak powiem, pamiętaj o dniu szabatu, stwierdzą, nie jesteśmy już pod prawem, to się zmieniło. Zdumiewa mnie to, jak ludzie się denerwują, ponieważ to oznacza robienie czegoś, co różni się od tego, co słyszeli, a zmiany są trudne.
Poza tym chodzi o ich czas. Kiedy poznajesz prawdę, musisz coś poświęcić, ale błogosławieństwo przewyższa poświęcenie. Biblia mówi, że Bóg pobłogosławił ten dzień. Nie przeklął go. Chce, żeby był on błogosławieństwem. Odpowiadając więc, Piotr i apostołowie powiedzieli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Żeby zobrazować wam, jak daleko Kościół katolicki odszedł od prawdy, wrzuciłem ten fragment z Washington Post z 28 października 2014 roku. Papież Franciszek powiedział, ewolucja w przyrodzie nie jest sprzeczna z pojęciem stworzenia, ponieważ wymaga ona stworzenia istot, które ewoluują. Wydaje się więc, że papież przyznaje, że jakieś istoty mogły wyewoluować w człowieka. Czy była to ameba? Jakaś istota zamieniła się w człowieka? Kościół to akceptuje i przyjmuje, że nie należy traktować Księgi Rodzaju dosłownie. Tutaj mamy cytat z Encyklopedii Katolickiej z roku 1991. Nie powinniśmy interpretować Księgi Rodzaju dosłownie. Tak więc historie o Noem i jego arce, o Adamie i Ewie, o stworzeniu, małżeństwie, Abrahamie, wieży Babel, wszystko to bajki. Przyjaciele, musimy się zdecydować. Jeśli chcesz być chrześcijaninem biblijnym, jeśli to Biblia stanowi źródło prawdy, jak możemy się jej pozbyć? Odrzucając ją i przyjmując to, w co wierzy kultura. To bardzo niebezpieczne. Pytanie 10. Co nie podobało się Bogu i jego starożytnych kapłanów i duszpasterzy? Malachiasz 2:8-9. Sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie. Nie trzymacie się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Zachowywali więc prawo, ale tylko częściowo. Bóg mówi do kapłanów, przez was wiele się zachwiało. W Księdze Powtórzonego Prawa 5:29 Bóg powiedział, oby ich serce pozostało takie, aby się mnie bali i strzegli wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im się dobrze działo i ich synom na wieki. Bóg nie proponuje nam 10% zniżki. On nie nazywa tego 10 sugestiami czy rekomendacjami. On pisze swoim palcem na kamieniu. Człowiek nie może zmienić prawa Bożego. On chce, żebyśmy go przestrzegali. Za każdym razem, gdy przestępujemy jego prawo, w jakimś zakresie cierpimy. Bóg powiedział, zapomniałeś o prawie Twego Boga. Bóg mówi, mój lud jest zniszczony przez wiedzę. Jaką wiedzę? Czy można być zniszczonym przez niewiedzę? On mówi, odrzucając wiedzę, odrzuciłeś Boga. Zapomniałeś prawo Twojego Boga. Ozeasz 8:12. Spisałem mu wielkie rzeczy w moim prawie, ale traktowali je jako coś obcego. Czasami jestem zdumiony, że kiedy o tym mówię, nawet pastorzy bardzo się denerwują. Pytam ich, przecież to jest w Biblii. Jesteście głosicielami Biblii, czy to nie jest ważne? To bowiem jest miłość Boża, abyśmy Jego przykazania strzegli, a Jego przykazania nie są ciężkie. Bóg pragnie, abyśmy zachowywali Jego prawo i dzięki temu otrzymali błogosławieństwo. Nie ma to być ciężarem, włączając w to przykazanie o szabacie. A jednak duża część świata nie chce tego widzieć. Większa część świata nie pamięta o przykazaniu dotyczącym bałwochwalstwa. Ciekawe jest to, że wielu ludzi kłania się przed posągami. Czy Biblia przypadkiem nie zabrania tego robić? Czy macie świadomość, że Kościół katolicki zmienił przykazania? W tradycji żydowskiej, protestanckiej, czwartym przykazaniem jest szabat. Kościół katolicki scalił drugie przykazanie dotyczące bałwochwalstwa z pierwszym. Zostało więc tylko, nie będziesz miał innych bogów przede mną i nie bierz imienia Pana, Boga Twego nadaremno. Trzecie przykazanie brzmi, pamiętaj o dniu szabatu. Jak więc udało im się zachować 10? Podzielili 10 przykazanie na 2. Nie pożądaj domu sąsiada, nie pożądaj jego żony oraz ani żadnej rzeczy twojego sąsiada. Próbują obejść przykazanie o bałwochwalstwie. Gdy ich o to zapytasz, odpowiedzą, kiedy kłaniamy się przed Marią albo innymi świętymi, wiemy, że to nie są naprawdę oni. Ale tak powie każdy buddysta na tym świecie, kiedy kłania się przed Buddą. To nie jest Budda, ale pozwala nam go sobie wyobrazić. To jest bałwochwalstwo, ponieważ obniża twoje wyobrażenie Boga. On mówi, nie rób tego. Jedna z podstawowych rzeczy, kiedy uczymy się, studiując Apokalipsę, to fakt, że bestia wystawia wizerunek. Biblia wyraźnie mówi, nie angażujcie się w bałwochwalstwo.
Jan pisze, dzieci, wystrzegajcie się bożków. Król Babilonu śnił o wielkim posągu, który jednak został zniszczony. Nawiasem mówiąc, w jaki sposób Dawid pokonał Goliata? Mamy tutaj kilkoro dzieci. Jak to się stało? Kamieniem. Gdzie kamień uderzył Goliata? Dostał znak bestii na swoje czoło. Został pokonany za pomocą Słowa Bożego. Jakie szczególne i poważne upomnienie dał Bóg przywódcom religijnym w odniesieniu do jego świętego szabatu? Pogardzasz moimi świętymi rzeczami i bezcześcisz moje szabaty. Jej kapłani gwałcą moje prawo i bezczeszczą moje świętości. Nie czynią różnicy między świętym a pospolitym. Dzieje się tak nie tylko w Kościele katolickim, ale w wielu instytucjach religijnych. Biorą to, co Bóg uznał za święte i czynią to pospolitym. Biblia naucza, że celem planu zbawienia nie jest tylko uszczęśliwienie nas. Przede wszystkim chodzi o uczynienie nas świętymi, a dopiero wtedy będziemy szczęśliwi. Biblia mówi, że bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Jeśli wskazał nam dzień i powiedział, że jest święty, powinniśmy wiedzieć, że jest to dla Niego ważne. To dzień, który On pobłogosławił. To dzień Pański. To nie jest szabat Żydów, ale szabat Pana, Twojego Boga. W Izajaszu 58 nazywa go moim świętym dniem. Nadto zamykają oczy na moje szabaty, tak iż jestem zbezczeszczony wśród nich. Czy można powiedzieć to jeszcze wyraźniej? Tak właśnie dzieje się dzisiaj w wielu kościołach chrześcijańskich. Zamykają oczy na moje szabaty, a ich prorocy pokrywają wszystko tynkiem. Ezechiel 22:28. Mówi o tym, jak ktoś buduje ścianę i zapomina dodać do zaprawy beton. W jaki sposób to robią? Daremnie prorokują i wróżą im kłamstwo, mówiąc, tak mówi Wszechmocny Pan, choć Pan nie mówił. Mówią ludziom, że mogą ignorować przykazanie o szabacie. Jaki konkretny grzech Bóg nakazuje piętnować swoim przywódcom? Wołaj na całe gardło, nie powstrzymuj się. Podnieś swój głos jak trąba i ogłoś mojemu ludowi ich przestępstwa. Wiem, że głosząc to poselstwo, narobiłem sobie wrogów. Mam przyjaciół, którzy są przywódcami kościołów chrześcijańskich w całym kraju. Niektórzy z nich to przyjaciele. Niektórzy jednak nawet nie podają mi ręki, kiedy mnie widzą. Znają mnie, oglądali nasze programy. Spowodowało one pewne problemy w ich zborach. Przykro mi z tego powodu, ale nie mogę ukrywać prawdy. Mam też przyjaciół w innych kościołach, którzy mówią, Doug, nie zgadzam się z tobą, ale szanuję, że odważnie stoisz za tym, w co wierzysz. Jestem jak każdy inny człowiek. Lubię być lubiany. Wolę, żeby ludzie mnie lubili, niż nie lubili. Ale na sądzie ostatecznym będę odpowiadał przed Bogiem. Jezus powiedział, że Jan Chrzciciel był jednym z największych proroków, ponieważ nie wstydził się mówić, jak naprawdę jest. Nazywał przywódców religijnych w swoich czasach jadowitymi żmijami. Ostrzegał ich, że nie uciekną przed nadchodzącym gniewem, ponieważ nauczali kłamstwa. Do króla Heroda powiedział, to, że wziąłeś sobie żonę twojego brata jest przeciwne prawu Bożemu. Wymagało to dużo śmiałości i odwagi. Ostatecznie kosztowało go to głowę, ale Jezus powiedział, że był największym z proroków, bo miał w sobie tę odwagę. Jak Eliasz, który zapytał, jak długo będziecie wahać się pomiędzy tymi dwoma poglądami? Jeśli Baal jest Bogiem, służcie mu. Jeśli Bóg jest Bogiem, podążajcie za Jego słowem. Amen? To nie przyniesie wam popularności, ale Bóg chce, żeby to poselstwo obiegło ten świat w ostatnich dniach. Izajasz 58, 13-14. Jeśli powstrzymasz swoją nogę, to jest poselstwo, które mamy ogłaszać. Jeśli powstrzymasz swoją nogę w szabat, żeby nie załatwiać swoich spraw w moim świętym dniu, i jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, to nie jest ciężar, to przyjemność. Dniem świętym i chwalebnym Panu, nie Żydom, co się wtedy stanie? Wtedy będziesz się rozkoszował w Panu i wprowadzę cię na wysokie miejsca ziemi i sprawię, abyś jadł z dziedzictwa twego ojca Jakuba. Dokańczam ten werset, ponieważ uczyłem się go na pamięć. To jest poselstwo trzech aniołów, którzy wychodzą na świat na krótko przed przyjściem Jezusa, wzywając ludzi do powrotu do Słowa Bożego. Babilon upadł. Wyjdźcie z niego, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i abyście nie wzięli z jego plag. To jest poselstwo, które ma być ogłoszone. Bójcie się Boga i dajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina jego sądu. I kłaniajcie się temu, który uczynił, Stworzyciel,
niebo i ziemię, morze i źródła wód. Co się dzieje teraz? Właściwie na całym świecie, za pośrednictwem mediów, internetu, na całym świecie ludzie oglądają nasz program, a jesteśmy tylko jednymi z wielu. Ludzie słyszą poselstwo i widzimy, że świat się trzęsie, a niedługo będzie trząsł się jeszcze bardziej. Będą katastrofy naturalne, problemy polityczne, problemy finansowe, cierpienie narodów, zamieszanie. Jezus powiedział, że morza i fale będą ryczeć. Ludzie ze strachu zaczną zwracać się ku religii. Niektórzy zwrócą się do Słowa Bożego, a inni do religijnych instytucji i ich przywódców. I każdy człowiek będzie dążyć ku jednemu z dwóch pól, ku Słowu Bożemu lub ku ludzkiej tradycji. Przyjaciele, mam nadzieję, że budujecie na skalę. Jezus powiedział, nadchodzi sztorm. Mądry człowiek buduje swój dom na skalę. Czym jest ta skała? Każdy więc, kto słucha tych moich słów i czyni je. Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć, ale czynić to, co nakazuje Bóg. Głupi człowiek słucha moich słów, ale buduje na piasku, ponieważ słucha popularnych opinii, popularnych mówców. I przychodzi sztorm. Zauważcie, że sztorm przychodzi zarówno na mądrego, jak i na głupiego człowieka. Przyjaciele, sztorm nadchodzi i powinniśmy budować na Słowie Bożym. Pytanie 14. Co się dzieje, kiedy postanawiasz przyjąć Jezusa i za Nim podążyć? Jezus powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Przyjaciele, Pan pragnie dać wam ten odpoczynek. Szabat w całości się z nim wiąże. W każdym Bożym przykazaniu jest litera prawa i duch prawa. Pozwólcie, że to zilustruję. Litera prawa mówi, nie będziesz zabijał. Jezus powiedział, że duch prawa oznacza, jeśli gniewasz się na swojego brata bez powodu, jesteś winny morderstwa. Litera prawa mówi, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Jezus powiedział, że duch prawa oznacza, niech wasze tak będzie tak, a nie będzie nie. Nie przysięgajcie fałszywie. Nie chodzi więc tylko o uczynki, ale także o podejście. Litera prawa mówi, nie będziesz cudzołożył. Zgodnie ze słowami Jezusa, duch prawa mówi, jeśli patrzysz na kobietę i pożądasz jej w swoim sercu, jesteś winny cudzołóstwa. To jest duch prawa. Litera prawa mówi, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie twoje prace, ale 7 dzień jest szabatem Pana, twojego Boga. Duch prawa polega na tym, że przychodzimy do Jezusa, znajdujemy odpoczynek, odpoczywamy w Panu. Kiedy więc zachowujemy ducha prawa, przestrzegamy również jego litery. Nie można powiedzieć, zachowuję ducha prawa, bo nie mam morderczych myśli. Zabijam ludzi, więc łamię jego literę, ale zachowuję jego ducha. Nie da się tak zrobić. Jeśli zachowujesz ducha prawa, musisz przestrzegać również jego litery. Wielu ludzi mówi, już nie potrzebuję szabatu, ponieważ mam ducha prawa, mam odpoczynek w Jezusie. Cóż, kłamiesz. Biblia mówi, kto mówi, znam go, a jego przykazań nie zachowuje, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Niektórzy twierdzą, ono jest stare, to prawo Mojżesza, ja zachowuję prawo Jezusa. To nie jest prawo Mojżesza, to Jezus dał 10 przykazań. Przez niego stworzone zostały wszystkie rzeczy. Jeśli mnie kochasz, przestrzegaj moich przykazań. Nie wystarczy mówić, Panie, Panie. On powiedział, nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Chodziliśmy do kościoła, wypędzaliśmy demony, wykonaliśmy wspaniałą pracę, ale on odpowie, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Jezus powiedział, że sposobem okazania mu miłości jest przestrzeganie jego przykazań. On chce, abyśmy mieli odpoczynek i pokój, który pochodzi tylko z wykonywania jego woli. Jaka jest jego wola? Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże, a twoje prawo jest w moim wnętrzu. Psalm 40:8. To jest nowe przymierze, prawo w sercu. I nie 90, ale 100% tego prawa. A to oznacza, że poddajesz się Jezusowi i jego woli. W Apokalipsie 15:2 czytamy, i zobaczyłem jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia,
stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boże. Przyjaciele, Pan pragnie, abyście tego doświadczyli. Chcę, żebyście byli nad tym morzem, abyście odnieśli zwycięstwo nad bestią i jej wizerunkiem. W ostatnich dniach zawiąże się bardzo potężna i przekonująca koalicja religijna. Szatan zamierza wzmocnić jej pozycję, być może nawet próbą podrobienia Chrystusa. Większa część świata zostanie zwiedziona. Myślę jednak, że Bóg sprawił, że oglądasz ten program, ponieważ nie chce, abyś ty został zwiedziony. Nie musi tak się stać, jeśli wierzysz słowu Pana. Zanim zakończymy tę część naszego programu, chcę się z wami pomodlić i zadać wam ważne pytanie. Zanim będziesz w stanie powiedzieć nie znakowi bestii, musisz powiedzieć tak Bożej pieczęci. Jezus pragnie dać ci odpoczynek. On czeka na twoją odpowiedź. On puka do drzwi twojego serca. Chrystus przyjdzie wkrótce, ale wtedy będą tylko dwie grupy, zbawieni i zgubieni. Wiem, że policja i służby ratownicze mają helikoptery, które są wyposażone w technologię podczerwieni. Jeśli dziecko zgubi się w zamiecie albo w lesie, ale nadal żyje, latają nad tym terenem i dzięki podczerwieni widzą jego ślad cieplny. Jeśli w czasie powrotu Jezusa będziesz posiadać Ducha Świętego, On dostrzeże tych, którzy mają Jego pieczęć, Jego ducha, którzy poddali się Jemu i byli Mu posłuszni. Musisz podjąć tę decyzję teraz, jeśli chcesz być gotowy, kiedy On przyjdzie. Nikt nie zna dnia ani godziny. Nie wiesz, co stanie się z tobą w ciągu najbliższej doby. Jeśli umrzesz, twoja następna świadoma myśl to zmartwychwstanie. Jeśli Bóg mówi do twojego serca, modlę się, żebyś już teraz podjął tę decyzję i powiedział, Panie, poddaję się Tobie. Ojcze w niebie, Panie, wierzymy, że Jezus przychodzi. Widzimy to. Świat rozpada się na kawałki. Zauważamy, że społeczeństwo na świecie zaczyna się polaryzować. Pragniemy mieć pewność, że idziemy w Twoim kierunku, że poddajemy się Twojej woli i oddajemy nasze serca Jezusowi, przyjmujemy Go jako naszego Zbawiciela. Dziękujemy za ofiarę, którą złożyłeś za nasze grzechy. Panie, proszę, abyś był z każdą osobą, która nas słucha i ogląda. Niech Twój Duch porusza ich serca, aby całkowicie poświęcili się Tobie i Twojej woli. Jeśli ktoś nie jest pewien, co stanie się z nimi jutro, modlę się, aby właśnie teraz podjął decyzję, by zrobić ten pierwszy krok wiary, ufając, że Ty będziesz go prowadził, aby zaprosił Cię do swojego serca. Modlę się, Panie, aby te osoby zrobiły to teraz. Proszę także o błogosławieństwo dla naszego programu. Przed nami jeszcze wiele ważnych informacji. Spraw, żeby te osoby pozostały z nami i zmień ich życie na lepsze. Dziękujemy i prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Za chwilę będziemy odpowiadać na wasze pytania biblijne. To dopiero część druga z cyklu czterech wykładów. Bądźcie więc z nami w czasie następnych spotkań. Przyjaciele, witamy was ponownie w programie Apokalipsa Teraz. Nadszedł czas na wasze pytania. Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Studiowaliśmy dzisiaj bardzo ważny temat i wiele pytań odnosi się do tego, o czym mówiliśmy. Jak zwykle na początku mamy kilka pytań na ekranie. Pastorze Doug, jeśli jesteś gotowy, przechodzimy do pytania pierwszego. Czy ludzie, którzy zachowują niedzielę jako dzień święty, już teraz mają znamie bestii? Nie. Wielu wspaniałych chrześcijan, którzy święcą niewłaściwy dzień, znajdzie się w niebie. Biblia mówi, że grzech ma miejsce wtedy, gdy wiesz, co jest dobre, ale tego nie czynisz. Obecnie nie ma jeszcze prawa wymuszającego oddawanie czci. Znamie bestii pojawi się dopiero w momencie, kiedy pojawi się przymus. Nie oznacza to, że nie jest grzechem, jeśli ktoś wie, jaka jest prawda, a za nią nie idzie. Nie tylko w kwestii szabatu. Jeśli człowiek zna prawdę w jakiejkolwiek dziedzinie życia i ją ignoruje, zmierza w niebezpiecznym kierunku. Kiedy znamy Bożą wolę, chcemy ją wypełniać. Zdecydowanie. Kolejne pytanie. Czy Bóg poczytuje ludziom za grzech, jeśli nie są posłuszni prawdzie, która nigdy nie została im jasno przekazana? Odpowiedź będzie bardzo podobna do tego, co powiedziałem przed chwilą. Spodziewam się, że w niebie spotkam króla Dawida, a przecież miał on przynajmniej tuzin żon. Nie wiedział i w czasie jego ignorancji Bóg przymykał na to oko. Jeśli ja wziąłbym sobie kolejne żony, nie dostałbym się do nieba, ponieważ ja wiem. Tak naprawdę moje jezioro ognia zaczęłoby się już w tym życiu.
To samo dotyczy wielu różnych dziedzin prawdy. W czasach starotestamentowych Bóg zasadniczo sądził ludzi według tego, co wiedzieli, a panowała wśród nich pewnego rodzaju ignorancja. Praktykowali poligamię, niewolnictwo i inne rzeczy, których Bóg nigdy nie chciał. Jezus stwierdził w kontekście rozwodu: Mojżesz dał wam prawo pozwalające na rozwód ze względu na zatwardziałość waszych serc. Jednak Chrystus podwyższył standardy i teraz wiemy lepiej. Standardy są wyższe, kiedy znamy prawdę. Gdybyście nie wiedzieli, nie mielibyście grzechu. Ale teraz, kiedy widzicie, wasz grzech zostaje. Czytamy o tym w 9 rozdziale Ewangelii Jana, w którym uzdrowił niewidomego człowieka. To, co wiesz, czyni ogromną różnicę. Przypomina mi się werset, w którym Jezus mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Być może czasami ludzie myślą sobie: Pastorze Doug, nie mów mi nic więcej, nie chcę czuć tej odpowiedzialności. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że prawda to wolność, a ona nas wyzwala. Przynosi pokój i radość. Postępowanie zgodnie z nią przynosi Bogu zadowolenie. Podszedł do mnie człowiek i powiedział: Żałuję, że tutaj przyszedłem, ponieważ teraz wiem zbyt dużo. Będę modlił się, abyś oddał swoje życie Bogu, wtedy poczujesz się szczęśliwy. Nie chcemy, żeby niewolnik czuł się komfortowo w swojej niewoli. Chcemy, żeby ludzie byli zbawieni. Mamy następne pytanie. Czy nie powinniśmy wielbić Boga w każdym dniu tygodnia? Oczywiście, że tak. Powinniśmy wielbić Boga codziennie, przez wiele godzin w ciągu dnia. Przykazanie o szabacie nie dotyczy tylko oddawania czci. On powiedział: zachowuj go jako dzień święty. Wiem, że niektórzy mówią: pastorze, zachowujesz szabat siódmego dnia, święcisz jeden dzień w tygodniu. Ja wielbię Boga przez cały tydzień. Jeśli zachowujesz szabat przez siedem dni w tygodniu, nie jesteś święty, ale leniwy. Bóg powiedział, że szabat jest dniem, w którym powinniśmy odłożyć na bok naszą codzienną świecką pracę, żeby oddawać cześć Bogu. Oczywiście możemy wielbić Boga każdego poranka. My mamy poranne nabożeństwa. Możesz oddawać cześć Bogu przez siedem dni w tygodniu, ale święcenie szabatu to coś innego. To szczególny czas, to wysokiej jakości czasu wielbienia. W Biblii czytamy, że jest to święte zgromadzenie, czyli czas zbierania się razem, gromadzenia się i wspólnego wielbienia Boga. W liście do Hebrajczyków 10 czytamy: Nie opuszczając wspólnych naszych zgromadzeń, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ów dzień przybliża. Wiem, że było to trudne podczas pandemii. Musieliśmy być ostrożni, kiedy się gromadziliśmy. Jednak coś w tym jest, kiedy lud Boży zbiera się razem i wspólnie wielbi Boga. Szabat jest tego część. Dokładnie tak. Kolejne pytanie, które dostaliśmy. Czym jest 10 koron lub diademów na głowach bestii? Prawdopodobnie odnosi się ono do pierwszej bestii z Apokalipsy 13. Oznaczają one 10 królestw. Proroctwa mówią nie tylko o 10 koronach. W Danielu 2 czytamy, że posąg ma również 10 palców. Chodzi o to samo. Jest tutaj mowa o 10 częściach, na które podzieliło się Imperium Rzymskie. Wydaje mi się, że podawaliśmy wam już ich nazwy. Herulowie, Wandalowie, Ostrogoci, te trzy plemiona zostały potem zniszczone. Dalej są Frankowie, Anglosasi, Alemanowie, Wyzygoci, Longobardowie. Hiszpanie, i to są współczesne nazwy tych królestw, Włosi, Hiszpanie, Niemcy i Anglicy. 10 części. Obecnie granice tych narodów są trochę przesunięte, ale zawsze chodziło o 10 państw w zachodniej Europie, które tworzą finansową siłę Unii Europejskiej. 10 narodów, 10 królestw. Przez jakiś czas rządzili nimi królowie. Obecnie w większości stały się demokratycznymi republikami. Interesujące jest to, że mieliśmy rewolucję francuską, rewolucję angielską. Ludzie pozbyli się monarchii. W Anglii nadal panuje ustrój monarchiczny. Ale tak naprawdę monarcha stoi na pozycji, której nie ma zbyt wielkiego znaczenia politycznego. Ciekawe jest również to, że pierwsza bestia z Apokalipsy 13 ma koronę na 10 rogach. Jednak druga bestia z tego samego rozdziału, podobna do baranka, ma dwa rogi, ale żadnej korony. Na następnym wykładzie będziemy mówić o tej drugiej bestii. Nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy odnieśli się do tego teraz, ponieważ uważam, że powtarzanie jest czasami pomocne. Więc te dwa rogi
symbolizują. Cała bestia podobna do baranka reprezentuje Stany Zjednoczone. O szczegółach tego proroctwa będziesz mówił na następnym spotkaniu. Na tych rogach nie ma koron, ponieważ ta nowa siła, która pojawiła się niedługo przed rokiem 1798, nigdy nie miała monarchii. Jest to wyjątkowy sposób rządzenia, całkowicie nowy na świecie, przynajmniej w tamtym czasie. Te dwa rogi oznaczają więc, że ta moc posiada kościół i religię, a także posiada rząd bez króla. Wolność religijna i wolność polityczna. W tamtym czasie było to niespotykane i to jest jeden z powodów, dla którego ten kraj tak szybko się rozwinął i dzisiaj jest światowym mocarstwem. Kolejne pytanie brzmi, czy Chiny pojawiają się w proroctwach Apokalipsy? To bardzo dobre pytanie. Niektórzy zastanawiają się, czy kiedy Apokalipsa mówi, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca, nie chodzi przypadkiem o Chiny, Koreę albo inne królestwa azjatyckie. Nie wydaje mi się, żeby była to prawda. Myślę, że w Chinach w końcu wybuchnie rewolucja. Chrześcijaństwo rozwija się w tym kraju pomimo prześladowań, jakie mają miejsce w ostatnich latach. Wierzę, że w końcu chińscy obywatele powiedzą, potrzebujemy wolności religijnej i wtedy zobaczymy, jak rozwój kościoła eksploduje. Moim zdaniem to samo będzie miało miejsce w krajach Bliskiego Wschodu. Czytamy, że poselstwo pierwszego anioła ma być zwiastowane każdemu narodowi, plemieniu i językowi. Niesamowite jest to, że nawet w tych krajach, w których chrześcijaństwo nie jest legalne, dzięki internetowi, telewizji satelitarnej, ludzie poznają Ewangelię. Dostajemy świadectwa od osób mieszkających w krajach, w których straciliby życie, gdyby dowiedziano się, że są chrześcijanami. Nawet teraz oglądają nas ludzie znajdujący się w miejscach, w których chrześcijaństwo nie jest legalne. Podają nam swoje pseudonimy, ponieważ boją się, że jeśli ktokolwiek ich rozpozna, dowie się o tym ich rodzina, a to może oznaczać duże kłopoty. Modlimy się za nich, a Ewangelia idzie na cały świat. Nawiasem mówiąc, jako Amazing Facts, mamy chińską stronę internetową i jest ona druga pod względem ilości wyświetleń po angielskiej stronie Amazing Facts. Tak więc korzysta z niej wiele osób oglądając nasze programy. Następne pytanie. Do jakiego czasu odnosi się Biblia, kiedy mówi, że Ziemia odrzuci swój owoc? Mamy wiele przykładów takiej sytuacji. W Księdze Joela czytamy o głodzie, który przyjdzie z powodu plagi szarańczy. Jezus także zapowiada, że w różnych miejscach będą mory i zarazy. W historii miało miejsce kilka klęsk głodu, które zostały przepowiedziane. Na przykład głód, który dotknął Jerozolimy w czasach Pawła, a był przepowiedziany przez proroka Agabusa. Kilka razy ziemię dotknął głód. Nie znam wersetu, który mówiłby konkretnie o tym. Wydaje mi się, że chodzi o czas, kiedy zaczną spadać plagi. Jedną z nich będzie to, że woda stanie się czerwona jak krew, zaczynając od morza, ale w końcu docierając również do wody pitnej. To będzie miało wpływ na cały system nawadniania. Potem mamy słońce i ogromne gorąco, wielkie susze. Czyli jest to odniesienie do czasu ucisku. W tym okresie nie będziesz w stanie sam zdobyć pożywienia, ani nawet go ukraść. Wierzę, że w czasie ucisku Bóg w cudowny sposób nakarmi swój lud. Czy w cudowny sposób nie karmił Eliasza, który przez 3,5 roku przebywał na odludziu? Czy w cudowny sposób nie karmił dzieci Izraela, które wędrowały przez pustynię? Myślę, że w ten sam sposób zatroszczy się o swój lud. To chyba Izajasz mówi, że wody i chleba nam nie zabraknie. Nie martwcie się więc o głód spowodowany plagami. Mamy kolejne pytanie. Czy Adam i Ewa mówili po hebrajsku? Słyszałem, że mówili po hiszpańsku. Zazwyczaj mówiły mi to osoby, które mówią po hiszpańsku w tym romantycznym języku. Adam i Ewa mówili językiem Kanaanu i myślę, że kiedy znajdziemy się w niebie, dowiemy się więcej na jego temat. Zawsze fascynowały mnie kwestie językowe, ponieważ dużo podróżuję, wiem, jak powiedzieć cześć, dobry wieczór w różnych językach. Zauważam, że niewiele słów w różnych językach jest podobnych. Chciałbym dowiedzieć się, jaki był język Kanaanu czy Edenu, i sprawdzić, jaki język na świecie jest najbardziej podobny do języka, którym posługiwano się przed wieżą Babel. Nie wiem więc, jaki to był język. Wydaje mi się, że w miarę upływu czasu wszystkie języki się zmieniły, nawet angielski. Wczesny angielski jest zupełnie inny niż współczesny i dla mnie prawie niezrozumiały. Ja ledwo rozumiem twój język.
Mamy kolejne pytanie. Kim są dwaj świadkowie? Wydaje mi się, że wspominaliśmy o tym już wcześniej, ale myślę, że to pytanie padło w kontekście wydarzeń czasów końca. To zdecydowanie pytanie związane z Apokalipsą. Czytamy o tym w rozdziale 11. Niektórzy myślą, że ci dwaj świadkowie to Mojżesz i Eliasz, ponieważ Mojżesz i Eliasz trafili do nieba, a potem ukazali się Jezusowi na Górze Przemienienia. Mojżesz i Eliasz reprezentują prawo i proroków. Mojżesz to wielki dawca prawa, a Eliasz jeden z największych proroków. To jest Słowo Boże. Słowo Boże w ostatnim proroctwie Starego Testamentu mówi: pamiętajcie o prawie Mojżesza, Księga Malachiasza 4. Oto poślę wam Eliasza proroka, prawo i prorocy. Mowa o Słowie Bożym. Kiedy Jezus powstał z grobu, na drodze do Emaus wykładał uczniom prawo i proroków. Tak więc ci dwaj świadkowie to Słowo Boże. W Biblii czytamy: ci mają moc zamykać niebo i uderzyć ziemię każdą plagą. I oni będą atakowani. Jest to opis totalnego ataku na Słowo Boże, jaki miał miejsce w momencie narodzenia się ateizmu w Europie, głównie we Francji. A ich trupy będą leżeć na ulicy przez 3,5 dnia, czyli 3,5 roku. Biblia została wyjęta spod prawa, ale w ostatnich dniach zostaną wzięci do nieba, Biblia znów będzie drukowana, a Słowo Boże wywyższane. Mamy kolejne pytanie. W Mateuszu 24:15 czytamy: kiedy to się stanie? Kiedy więc powinniśmy uciekać z miast? Przeczytam ten werset. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, przepowiedziano przez proroka Daniela, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, którzy będą w ziemi judzkiej, niech uciekają w góry, a kto na dachu, niech nie schodzi, aby zabrać coś ze swego domu. Jezus wypowiada tutaj podwójne proroctwo. Uczniowie zadali mu dwa pytania. Na jedno z nich Jezus odpowiedział: nie zostanie tu kamień na kamieniu. I chodziło tutaj o Jerozolimę i świątynię. Potem mówił także o końcu świata. Uczniowie zapytali: powiedz nam, kiedy to się stanie? Jezus połączył swoje odpowiedzi, ponieważ są one podobne. Dla Żydów i chrześcijan, którzy żyli w Jerozolimie, powiedział: kiedy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez wojsko, te słowa są zapisane u Łukasza, niech ci, którzy są w Judei, uciekają w góry. W ostatnich dniach pogański Rzym nie otoczy Jerozolimy, ale papieski Rzym otoczy Bożą Nową Jerozolimę, oblubienicę, Kościół, swoim prawem. Pojawi się ruch religijny, koalicja religijna pomiędzy protestantyzmem, katolicyzmem, prawosławiem. Powstaną razem i wprowadzą prawa religijne. Jeśli nie będziesz ich przestrzegać, nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać. Ostatecznie wydadzą dekret śmierci. Dla ludu Bożego będzie to sygnał, żeby uciekać, ponieważ nadchodzi czas wielkiego ucisku. Następne pytanie. W Apokalipsie 13:17 czytamy, że nikt, kto nie będzie miał znamienia bestii, nie będzie mógł kupować ani sprzedawać. Ludzie zastanawiają się więc, czy ten znak to coś fizycznego. W jaki sposób pozbawią nas możliwości kupowania i sprzedawania? Myślę, że moc bestii wykorzysta technologię, żeby to egzekwować. Nie ma co do tego wątpliwości. Mówimy o tym, że nie będzie można kupować i sprzedawać, jeśli nie pójdzie się na współpracę z bestią. Interesujące jest to, że ONZ, którego siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, przewodzi w nakładaniu sankcji ekonomicznych. Czym są te sankcje? Polegają na tym, że kraj nie może kupować ani sprzedawać, dopóki nie zacznie współpracować. Robią to na poziomie międzynarodowym i wkrótce zaczną robić to na poziomie indywidualnym. Pamiętam, jak pewnego razu udałem się do banku, a moja karta kredytowa była zablokowana. Rozmawiałem z przedstawicielem banku i okazało się, że to nie porozumienie, ale tak po prostu zablokowali wszystkie moje finanse. Stwierdziłem: wow, to przerażające. Tak, płacimy podatki, wszystko było w porządku, to było nieporozumienie. Miało to miejsce lata temu, a teraz, z całą tą nową technologią, byłoby to o wiele łatwiejsze. Bardzo rzadko używam już gotówki.
Nawet podróżując po różnych krajach, o wiele łatwiej jest obecnie używać karty kredytowej. Indie, wszystkie te kraje, przesuwasz kartę kredytową i kupujesz, co chcesz. Wydaje się, że nawet każdy mały sklep ma teraz dostęp do terminala płatniczego. Tak naprawdę mamy teraz dwie waluty, euro i amerykański dolar. Euro w Europie i dolar w USA. Ale tak naprawdę jest to waluta akceptowana w każdym miejscu na świecie. No i pieniądze cyfrowe. A teraz coraz bardziej dąży się do wprowadzenia cyfrowej waluty. Pojawia się coraz więcej takich kwestii. Wprowadzenie tego wcale nie będzie trudne. Wyobraźcie sobie, że nie podpisujecie się pod tym prawem religijnym, nie pokazujecie się w tych miejscach kultu w wyznaczonym czasie, nie przesuwacie swojej karty, nie kłaniacie się w odpowiednim czasie. To wszystko będzie zarejestrowane. I kiedy pójdziecie do sklepu, nie będziecie mogli kupić ani sprzedać. To będzie naprawdę wstrząsające. Czy jeśli nie wyznajesz żadnej religii, służysz szatanowi? Tak. Jezus powiedział, jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. Jeśli nie służysz Chrystusowi, pozostaje ci tylko jeden przywódca – diabeł. Jeśli ktoś mówi, ja nie wierzę w nic, odrzuca w ten sposób swojego Stworzyciela i jego plan dla swojego życia. Chrystus stwierdził, jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie. Nie ma neutralnego terytorium. Następne pytanie. Czy siedem ostatnich plag należy rozumieć dosłownie? Tak. Ludzie mówią, a przecież w Apokalipsie tyle rzeczy ma znaczenie symboliczne. Skąd wiesz, że to należy rozumieć dosłownie? Ponieważ ich opis jest bardzo sugestywny. Plagi, które spadły w czasach biblijnych, były bardzo dosłowne. Tutaj czytamy o plagach, które spadną na Babilon. Psalm 91 mówi, że lud Boży będzie chroniony przed plagami, które przyjdą w ostatnich dniach. Jezus zapowiedział, że nadejdzie czas wielkiego ucisku. Dlaczego mielibyśmy wątpić, że plagi nadejdą? Oczywiście plagi mają pewne symboliczne odniesienia. Myślę na przykład o wyschnięciu rzeki Eufrat, żeby przygotować drogę królom od wschodu słońca. Ale same plagi będą bardzo realne. Kolejne pytanie. Czy w ostatnich dniach mamy spodziewać się upadku w kościołach chrześcijańskich? To już się stało. W 2 Tesaloniczan 2 czytamy, nie nastanie ów dzień, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. Paweł pisze, o moim odejściu. Stało się to nie tak długo po jego odejściu, bo już w 2 stuleciu Kościół zaczął iść na ustępstwa. Z biegiem czasu było coraz gorzej. W końcu doszliśmy do roku 538 i wkrótce Kościół stał się organizacją polityczną. Werset, do którego się odniosłeś, jest zapisany w 2 Tesaloniczan 2:3. Tak więc upadek już się zaczął, ale myślę, że w ostatnich dniach stanie się on jeszcze większy. Nawet w północnej Ameryce, która była przyczółkiem chrześcijaństwa na świecie, widzimy, że społeczeństwo odchodzi od chrześcijaństwa. To już się dzieje. Nadal większość ludzi w naszym kraju uważa się za chrześcijan, ale ta liczba stale się zmniejsza. 90% na 80%, potem na 70%. Obserwujemy, że ludzie stają się coraz bardziej zaświeczczeni. Mamy kolejne pytanie. Co to znaczy być w nierównym jarzmie? Jarzmo było rodzajem uprzęży zakładanej dwóm, trzem lub czterem zwierzętom, aby razem ciągnęły pług z większą siłą. Biblia mówi, nie będziesz orał wołem i osłem jednocześnie. Ponieważ poruszają się inaczej, mają inną siłę, będą się o siebie ocierać i obydwa zwierzęta będą z tego powodu cierpieć. To jak wiosłowanie jednym wiosłem krótkim i jednym długim. Będziecie pływać w kółko. Nierówne jarzmo oznacza więc sytuację, w której osoba wierząca poślubia osobę niewierzącą, albo wierzący wchodzi w układ biznesowy z osobą niewierzącą. Jeśli wasze wartości i moralność się różnią, będziecie mieć problemy. Czytamy więc, że nie powinniśmy być w jednym jarzmie z niewierzącymi, szczególnie jeśli chodzi o przymierze małżeńskie. Wiele osób pewnie powie, wiem, że on lub ona nie wierzy, ale jest taka piękna, jest taki przystojny, taka miła, taki uprzejmy. Będę z nią, z nim studiować Biblię i po ślubie ją, go zmienię. Być może czasami się tak zdarza, ale najczęściej to ten wierzący się zmienia. Powinieneś poślubić kogoś, kto wyznaje te same wartości, a religia stanowi jedną z najważniejszych kwestii życiowych. Następne pytanie. Czy chodzenie do kościoła zarówno w sobotę, jak i w niedzielę jest złe?
Tak naprawdę nie ma nic złego w chodzeniu do kościoła w jakikolwiek dzień. Mamy teraz sobotę wieczór i nagrywamy program religijny. Będziemy mieć kolejny jutro wieczorem, potem we wtorek i środę wieczorem. W naszym zborze spotkania modlitewne mamy w każdy wtorek. Możemy zgromadzać się i wielbić Boga w każdy dzień. Biblia mówi, że nowotestamentowi wierzący zbierali się po domach przez cały tydzień. Ale to coś innego niż zbieranie się razem w świętym dniu i oddawanie czci, kiedy wszyscy odkładają inne sprawy na bok i gromadzą się razem. Pamiętam, że kiedy poznałem prawdę o szabacie, wszyscy moi przyjaciele chodzili do kościoła w niedzielę. Chodziłem więc razem z nimi, ale w sobotę uczęszczałem do kościoła, który święcił sobotę. Chciałem poznać ludzi i zdobyć nowych przyjaciół. Nie chciałem jednak stracić dotychczasowych przyjaciół. Biblia mówi, że trudno jest służyć dwóm panom. Po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że to nie będzie łatwe, bo była grupa ludzi, która nie zgadzała się z wyznawaną przeze mnie teologią i dochodziło między nami do starć. Zrozumiałem, że muszę wybrać tylko jedną opcję. Można robić tak przez jakiś czas, ale trudno jest to utrzymać. Mamy kolejne pytanie. W psalmach Dawid pisze, że rozważał Boże Słowo dzień i noc. Czy należy rozumieć to dosłownie? Nie oznacza to cały dzień i całą noc. Dawidowi chodziło o to, że podczas dnia i w nocy rozważa Boże prawo. Czytamy o tym w psalmie 119. Słowo prawo nie zawsze oznacza dziesięcioro przykazań. Czasami używano go na określenie Słowa Bożego w całości, a przynajmniej pięcioksięgu Mojżesza. Uważam, że powinniśmy na bieżąco rozważać Słowo Boże. W moim sercu przechowuję Twoje Słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Uczmy nasze dzieci zapamiętywać prawo, szczególnie kiedy są małe. Mojżesz powiedział, kiedy wstajesz, kiedy się kładziesz, kiedy wchodzisz i wychodzisz, żeby to Słowo prowadziło je potem w ich życiu, te wielkie zasady Jego Słowa, nie tylko dziesięcioro przykazań. Każde chrześcijańskie dziecko powinno jednak znać dekalog na pamięć. Mam nadzieję, że każdy wierzący go zna. Myślę, że na tym zakończymy dzisiaj nasze pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy je przysłali. Zapraszamy na kolejny wykład. Będzie to trzecia część tematu, który studiujemy. Będziemy mówić na temat oblubienicy Chrystusa. Ludzie zawsze pytają mnie. Przepraszam, chyba ci przerwałem. Ciągle to robię, wybaczysz mi? Oblubienica Chrystusa. Ludzie często pytają, jak wybrać właściwy kościół. Skąd wiedzieć, który kościół jest prawdziwy? Na świecie jest tyle kościołów. To będzie wspaniałe studium. Myślę, że warto byłoby zadać naszym widzom małą pracę domową. 12 rozdział Apokalipsy do przeczytania, ponieważ będziemy studiować właśnie ten rozdział. Jeśli przegapiliście jakiś dotychczasowy wykład, postarajcie się nie przegapić tego, co przed nami. Zostało nam jeszcze 5 wykładów. Niech Bóg was błogosławi. Bądźcie z nami i zaproście waszych przyjaciół.